Witamy Was bardzo serdecznie, mamy z nami niesamowitego gościa. Jesteśmy teraz we Francji na festiwalu Welcome to Paradise. Jest to organizator, lider tego wydarzenia, tego niesamowitego wydarzenia, a przede wszystkim Boży Mąż. Wspaniały człowiek, który w pełniącie swojego życia jako muzułmanin jeszcze szukał Boga, zastanawiał się, kim tak naprawdę jest Bóg i odnalazł Go, odnalazł Jezusa. I Dzisiaj troszeczkę o tej historii, troszeczkę też o festiwalu właśnie Welcome to Paradise, którego mamy wykłady i też mnóstwo fajnych wywiadów, na które Was serdecznie zapraszamy. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Chciałem przywitać naszego gościa, którym jest Mustafa Amari, więc witam cię. Witaj. Witaj. Pierwsze takie pytanie. Pochodzisz z muzułmańskiej rodziny. Jak to się stało, że, odnalazłeś, że spotkałeś Jezusa? Pierwsza pytanie. tu że z muzułmańskiej rodziny. Musulmane. Jak to się stało, że spotkałeś Jezusa? To Quand j'ai commencé mes études supérieures à 18 ans, je voulais faire un premier bilan de ma vie. Étudio, vie. Et en faisant la petite checklist, j'ai réalisé que j'étais heureux, heureux, heureux dans tous les domaines. Et comme je commençais des études de philosophie, je me suis dit, mais je vais me poser la question, est-ce que je crois vraiment en Dieu C'est parce que c'est mes parents qui m'ont demandé de en Dieu. Zaczynałem studiować filozofię, więc zadałem sobie pytanie, czy wierzę w Boga, dlatego, że tego chcę, czy dlatego, że rodzice mnie tego nauczyli. Et de Dieu. I szukałem w, w różnych książkach filozoficznych odpowiedzi na to, czy Bóg istnieje. Et à cause de ça, la question est devenue importante? Dlatego to pytanie stało się bardzo ważne. Mais je ne trouvais pas la réponse. J'ai essayé de devenir vraiment musulman parce que je pratiquais déjà. Mais j'ai réalisé qu'il n'y avait pas la présence de Dieu dans ma vie. Ale nie Boga w moim życiu. Et à un moment donné, j'ai failli abandonner ma recherche spirituelle. Et à ce moment-là, j'ai une amie pendant un repas qui m'a offert un nouveau testament et qui m'a dit Tu devrais lire les évangiles. Kiedyś jadłem z koleżanką i ona dała mi książkę. Et j'ai commencé à lire tout simplement les évangiles tout seul dans ma chambre. Et plus je lisais les évangiles, plus quelque chose se passait dans mon cœur, comme si c'était ça le sens que je cherchais. Et, to, sens et un jour, c'était un jour comme un autre, euh, j'ai comme vu toute ma vie en flashback, et j'ai réalisé que si j'avais toujours été heureux, c'était parce que ce Dieu d'amour dont parlait Jésus, il avait toujours été là dans ma vie. Et à moment donné, je me suis rendu compte que ce bouc, dont cherchais toute ma vie, il est là aujourd'hui. Par la philosophie, je n'avais pas réussi à trouver Dieu. Par l'islam, je n'avais pas réussi à trouver Dieu. Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment par la vie de Jésus que j'avais compris que c'était Dieu qui venait jusqu'à moi. Ani philosophie, ni je pas rencontré Natomiast w Ewangelii spotkałem żywego Jezusa, który przychodził do mnie i spełniał wszystkie moje pragnienia. I do tej pory myślałem, że jestem szczęśliwy, ale w tym momencie moje serce zrobiło tak, jak ziarenko kukurydzy, które eksploduje i staje się popcornem. I voilà, j'ai choisi d'être chrétien parce Fait de de Dieu dans ma vie. Więc zdecydowałem się i stałem się chrześcijaninem, ponieważ doświadczyłem miłości Boga w moim życiu. Niesamowita historia. Dziękuję Ci za nią za podzielenie się nią. I mam też takie pytanie: jak zareagowała na to twoja rodzina? Komu ta familia? Nie um, Niezbyt e... dobrze. Uh, au début je pas dit, parce que j'avais compris que c'était un cheminement personnel. Que mes pas fait. Na początku nic im nie powiedziałem, bo miałem świadomość, że jest to osobista droga, której moi rodzice nie zrobili. Mais j'ai jamais réussi à mentir à mes parents. Ale nigdy nie byłem dobrym kłamcą. Et ils ont commencé à comprendre que quelque chose changeait chez moi. Więc w z pewne momenty zorientowali się, że dużo rzeczy zmienia się w moim życiu. En particulier pendant la période du Ramadan, parce que je voulais pas leur mentir en leur disant que je le faisais normalement. Zwłaszcza podczas Ramadanu, bo nie chciałem im kłamać, że go nie robię. Et puis un jour, je sentais que ça devenait de plus en plus compliqué avec mon papa. Parce qu'il me montrait des vidéos de prédicateurs musulmans qui détruisaient le christianisme. Ça devenait très tendu. Et quand j'en ai parlé avec ma maman, elle m'a dit bah, ton papa il te pose un ultimatum." Rozmawiając z moją mamą ona mi przekazała że tata stawia mi ultimatum. Ou tu es musulman et tu peux rester à la maison ou tu es chrétien et tu dois partir. Albo jesteś muzułmaninem i mieszkasz z nami razem albo stajesz się chrześcijaninem i opuszczasz nasz dom. Moi, à ce moment-là, j'avais déjà dit à Jésus que je voulais être son disciple et c'était vraiment la vérité pour moi. Ja już wtedy ofiarowałam moje życie Jezusowi i chciałam być jego uczniem. Donc j'ai dit à ma maman que je pouvais pas mentir. Et que chrétien. Więc przyznałem się do tego mamie i powiedziałem jej, że jestem chrześcijaninem. Kilka godzin później mój ojciec zadzwonił do mnie, mówiąc mi, że od tego momentu nie istnieje dla niego jako syn i że mogę zapomnieć o nim jako ojcu. Alors, ça, ça a duré longtemps sans qu'on se parle? I bardzo wiele lat nie rozmawialiśmy. Mais pendant ce temps, j'ai vraiment fait l'expérience que Dieu était mon père, et s'est vraiment occupé de moi, spirituellement, matériellement. Albo ko biavił mi się jako mój ojciec i zajął się wszystkim i duchowo i materialnie. Donc j'ai été baptisé, j'ai fait ma confirmation, j'ai découvert la communauté, j'ai vécu beaucoup de choses pendant ce temps-là. Więc zostałem ośczone, formowałem się, nauczyłem się wszystkiego Jezusie.

Mais entre-temps, je suis devenu prêtre. Et quand je suis devenu prêtre, mon papa, il a dit, je croyais que tu redeviendrais un jour musulman. C'est pour ça que je t'ai accueilli à nouveau. Mais si tu es prêtre, ça veut dire que tu seras toujours chrétien. Donc c'est fini, j'oublie que j'ai un fils et il m'a renié une deuxième fois. Był to definitywny krok dla niego i e, wyrzekł się mnie drugi raz i dla niego ja przestałem istnieć. Mais je papa parce je suis pas juste devenu chrétien, j'ai mis Jésus au Ale rozumiem mojego tatę, bo ja naprawdę postawiłem Jezusa w centrum mojego życia i tylko jemu służę. Amen. Niesamowita i trudna historia, ale z drugiej strony widząc owoc tego co robisz, Cieszę się, że, że podjąłeś takie wyzwanie i rzeczywiście poszedłeś za Bożym słowem. Mam takie pytanie też, bo wiemy, że służysz teraz w kościele, jesteś kapłanem, odpowiedzialnym też za właśnie za, za, za festiwal i chciałem się ciebie zapytać, jak odkryłeś swoje powołanie? Je vois que les fruits sont magnifiques et je sais que tu sers toujours le Seigneur, mais comment ça se fait que tu as découvert ta vocation? Quand j'étais chrétien dans les premiers mois de ma vie chrétienne, w pierwszych miesiącach mojego bycia chrześcijaninem chodziłem sam na świętą. I un jour j'étais frappé pendant la lecture des Actes des Apôtres par la vie des premiers chrétiens qui partageaient tout. Et pewnego dnia euh, usłyszałem czytanie o życiu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Et je me disais j'aimerais vraiment vivre ça. I to mi się bardzo spodobało. Ja tak chciałem żyć. Jamais de ma vie j'avais imaginé être prêtre parce que pour moi ça voulait dire la solitude. Wcześniej obraz księdza kojarzył mi się ra raczej z samotnością. Vit ensemble pour Jésus. Ale kiedy spotkałem wspólnotę szemonew, to zdałem sobie sprawę, że nie, jest, nie będę sam, bo będziemy żyć razem. I tam poczułem, że przeżywają coś, co przeżywali pierwsi apostołowie, co jest opisane w dziejach apostolskich. Et pendant une retraite que j'ai faite, euh, j'ai eu l'impression que j'avais déjà tout vécu dans ma vie. Podczas pewnych rekolkcji, miałem wrażenie, że już wszystko zobaczyłem w swoim życiu. Et que du coup, si je voulais, bah, je pouvais euh, donner le reste de ma vie pour partager cet amour aux autres, pour que eux aussi fassent cette expérience. Czułem, że Pan Bóg mnie pociąga, abym dał reszty mojego życia Jemu, i żeby On przeze mnie mówił innym o swojej miłości. Donc je suis vraiment pas devenu prêtre. Więc nie stałem się księdzem, aby grać rolę księdza. Ale dlatego, że chciałem głosić Jezusa jak najwięcej. Amen. Dziękuję Ci. Thank you very much. That you are doing this. Że, że naprawdę to robisz i poświęciłeś swoje życie. E, mam też takie pytanie związane z tym, bo wiem, że wspólnoty Szemane są ekumeniczne. Jakby czym dla ciebie jest jedność? Ja jestem sam protestantem. c'est quoi l'unité pour toi moi je suis protestant du coup euh, explique-nous en fait en quoi ça consiste moi quand je suis devenu chrétien c'est parce que c'est une amie protestante qui m'a donné le nouveau testament j'allais à la messe tout seul et j'ai rencontré dieu par sa parole Ja dostałem nowy testament od koleżanki, która była sama protestantką, sam chodziłem na prześwięte święte katolickie, ale czułem, że w Słowie Bożym jest ogromna moc. Découvert de Dieu avant de connaître de I odkryłem miłość Bożą, zanim poznałem historię Kościoła. I na początku nie chciałem się zapisać do jakiegoś wyznania i bardziej go wybrać. Mais j'ai compris que j'avais besoin d'une terre et d'une communauté pour grandir dans ma foi. Ale zrozumiałem, że potrzebuję ziemi, której mogę zapuścić korzenie i wzrastać. Et je me rappelle que c'est pour ça que j'ai choisi d'être catholique par... parce que je me suis dit je sais que je serai pas toujours d'accord avec le pape mais je serai obligé de faire l'unité avec les autres. Dlatego zostałem się catholique, parce wie... zdawałem sobie sprawę, że nie zawsze muszę być muszę się zgadzać z tym wszystkim co mówi papież, ale to będzie mnie zmuszało do tego, żeby szukać jedności między nami. En fait, il y avait une décision dans ma vie avant même mon baptême, c'est que de toute façon, je serai un chrétien dans l'unité. Zanim w ogóle poprosiłem o chrzest, chciałem być chrześcijaninem, który daje swoje życie dla jedności. Et aujourd'hui, j'expérimente encore dans ma vie que à chaque fois que on vit quelque chose dans l'unité des chrétiens, il y a des miracles qui se passent. Dzisiaj doświadczam tego, że jeżeli przeżywamy coś w jedności z innymi chrześcijanami chrétien... innych wyznań to Pan Bóg sprawia Czyni tam cuda? I mi się podoba takie określenie, że jedność jest niedocenionym marzeniem Pana Boga. Jem mm. beaucoup cette expression que l'unité c'est un rêve de Dieu lui-même. I już tak na koniec w sumie chciałem zapytać, czy masz jakieś przesłanie do młodych, którym chciałbyś się podzielić? Est-ce que tu as un message pour le jeune d'aujourd'hui que tu voudrais partager? Oui, moi je crois vraiment que euh... L'énergie, la force, la puissance de Dieu, elle diminue pas au fur et à mesure des siècles et qu'on peut vivre aujourd'hui avec la même puissance de Dieu qu'au temps de Jésus. Et moi ce que j'ai envie de Et moi ce que j'ai envie de partager aux jeunes comme à travers ce festival, c'est de dire on peut vivre avec la même puissance de la résurrection, Que du de Jésus. I mam ochotę powiedzieć młodym osobom dzisiaj, że siła zmartwychwstania działa również dzisiaj. I do tego, aby nią żyć, trzeba czynić krok po kroku małą drogę. Dziękuję Ci bardzo. Cieszę się z Twojego życia i chcę patrzeć, jak dalej rozwijasz się w Panu Bogu, jak czynisz kolejne rzeczy. No i gratuluję z pięknego festiwalu, który tutaj, podczas którego tutaj jesteśmy, bo widzieć tak dużo młodych ludzi, która wielbi Pana Boga, idzie za nim i po prostu jest Jego dziećmi, to jest niesamowite i wiem, że to m.in. jest owoc Twojej służby. Dziękuję bardzo ten serwis. To jest tej ewangelizacji. Dziękuję bardzo. A Was kochani, zapraszamy na kolejne rzeczy i cieszymy się, że możemy takich gości mieć z nami, zapraszać ich, rozmawiać z nimi i dzielić się właśnie tymi niedocenionymi marzeniami Pana Boga o jedności i innych rzeczach, które rzeczywiście są w Jego sercu. Więc zapraszamy, abyście subskrybowali nasz kanał, wchodzili na naszego YouTube'a, Spotify'a, TikToka, Instagrama. Chcemy się tym wszystkim dzielić, dlatego żeby docierać z Ewangelią jak najdalej, dzielić się tym, czego sami możemy poznawać. Więc zapraszamy Was i do usłyszenia, do zobaczenia.